Co to za prawo i co to za państwo, gdzie były prezydent wynosi czajnik? Przyjaciele, idziemy po Polskę dla obywateli. Idziemy po to, by zmienić konstytucję. Idziemy po to, by przywrócić Polskę obywatelom. To idziemy my. I my już wygraliśmy. Już wygraliśmy. Ja uważam, że Polacy mają taką siłę w sobie i takiego ducha, i taką moc, że potrafią się odradzać. Polska może być potęgą, tylko musi być nasza. My wszyscy razem musimy to wziąć. My mamy odebrać wszyscy razem państwo. Jestem nikim bez nas. Nikim. Nie mam. Idziemy po to, aby obywatel miał kontrolę nad władzą. Przerażającą rzeczą jest to, że dajemy się od 25 lat mamić jakimiś jałmużnami. Dostaniecie 500 zł, dostaniecie worek ziemniaków, dostaniecie butelkę wódki, Bóg wie co jeszcze. A my istniejemy tylko teoretycznie, w każdej materii, również w materii bezpieczeństwa. Rozbija się samolot z elitą państwa i nic się nie stało. Już o tym zapominamy, a ktokolwiek o tym wspomni, natychmiast jest nazywany albo pisiorem, albo oszołomem, albo ciemnogrodem. Nie wolno o tym zapomnieć. Nie o przynależności partyjnej ofiar, ale o tym, że polskie państwo padło w błoto. Gdzie są te Niemcy? Gdzie jest Francja? Gdzie jest Ameryka? Zostawili nas samych. Jedną obietnicę złożę, że jeżeli będziemy mieli wpływ na władzę, to i Czajnik, i Szylander wrócą na swoje miejsce. Takie napiszemy prawo. Takie napiszemy prawo. Prawo do godności, prawo do szacunku, prawo do Polski, naszej ojczyzny. Szczęść Boże!